Zamach smoleński był znakomicie przygotowany zarówno od strony politycznej, technicznej, jak i od strony propagandowej. I to było najważniejsze. Po dzień dzisiejszy oddziaływuje na świadomość społeczną zarówno w Polsce, jak i międzynarodową. Olbrzymią rolę odegrali tutaj ludzie Donalda Tuska, którzy zaangażowali się w poparcie strony rosyjskiej. Głównym takim symbolem tej operacji była tak zwana brzoza smoleńska, słusznie nazwana przez społeczność polską pancerną brzozą, bo to ona miała zniszczyć samolot. To jest oczywista nieprawda. Samolot nigdy nie uderzył w tą brzozę i w raporcie to bardzo dokładnie udowadniamy, pokazując, iż wybuch w lewym skrzydle nastąpił ponad 100 metrów przed brzozą. Widzą Państwo to teraz na tej rekonstrukcji terenu pokazującej, w którym miejscu jest brzoza, w którym miejscu był wybuch. W związku z tym nie ma wątpliwości, iż brzoza nie odegrała tutaj żadnej roli. Ale niesłychanie istotne są badania, które rozpoczął pan profesor Wiesław Binienda. Za to naprawdę jesteśmy wszyscy niesłychanie wdzięczni, bo nikt nigdy dotąd nie zrobił tak precyzyjnej analizy, jak właśnie pan profesor. No oczywiście dysponując olbrzymim wsparciem ze strony Uniwersytetu Amerykańskiego, w którym odgrywał i odgrywa bardzo istotną rolę, a także społeczności międzynarodowej. Niesłychana waga tego polega na tym, że nikt z badających katastrofy smoleńską, dramat smoleński, ani pani Anodina i jej firma Mack, ani pan Miller żadnej analizy nigdy nie zrobili. A analiza, którą rozpoczął pan profesor i którą doprowadził do niesłychanie istotnego wyniku, pokazującego, że w żadnym wypadku ta brzoza nie mogła przeciąć skrzydła, została podjęta także i kontynuowana przez Wojskową Akademię Techniczną. W ostatnich dniach Wojskowa Akademia Techniczna zakończyła swoje prace, pokazując na podstawie szeregu analiz i szeregu wariantów sprawdzenia, jak będzie oddziaływało uderzenie skrzydła w brzozę, że cała ta historia jest po prostu jednym wielkim kłamstwem, smoleńskim kłamstwem, ale żeby to zrobić skutecznie, właśnie się wzięli za punkt odniesienia parametry i pracę profesora Wiesława Biniendy. Bez tej pracy, bez tych analiz żadne skuteczne wnioski nie byłyby możliwe. Dlatego też bardzo proszę pana profesora, żeby opowiedział teraz, jak wyglądała ta olbrzymia 12-letnia praca, która przesądziła o tym, iż kłamstwo smoleńskie jest właśnie jednym tylko i wyłącznie kłamstwem, że nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, że trzeba być po prostu absolutnie niekompetentnym, żeby uważać, że ta brzoza mogła przeciąć skrzydło. Dużo, dużo czasu musiało upłynąć, żebyśmy mogli usiąść dzisiaj i opowiedzieć tą historię. Ale jest to ciekawa historia oczywiście i z mojego punktu widzenia włączyła ona w pracę kilku moich doktorantów, którzy ukończyli doktoraty i w tej chwili są profesorami w różnych krajach na świecie. Opublikowali oczywiście swoje prace doktorskie i artykuły, które pokazują różne aspekty charakteryzowania drewna, brzozy i wszystkie eksperymenty, jakie były wykonane w laboratorium fizyczne, które były robione i w Stanach Zjednoczonych, i w Polsce. Muszę powiedzieć, że również część eksperymentów była robiona w Krakowie, na Akademii Hutniczej. Pomimo wszystko wielu profesorów się włączyło w tą pracę i to było bardzo ciekawe właśnie, że można było dyskutować z nimi nad różnymi aspektami i zachowania się tego materiału brzozy, czy jak bardzo dokładny musi być model samolotu i skrzydła. Oczywiście wielkim
Wyzwaniem było, żeby użyć brzozę, która jest świeża, zielona, mokra, która ma w sobie te soki, bo chcieliśmy być jak najbliżej rzeczywistości. No i oczywiście tak też żeśmy wykonali i jeżelikolwiek jakieś aspekty mieliśmy do dyspozycji, które miały spowodować, że brzoza była mocniejsza to, lub słabsza, to zawsze wybieraliśmy tą mocniejszy aspekt, żeby być na tej konserwatywnej stronie wyników, jakie później otrzymaliśmy. Podobnie z modelami, metodą elementów skończonych w programie LS-Dyna mieliśmy różne podejścia z różną dokładnością kształtu geometrycznego samolotu Tu-154M, aż do najbardziej dokładnego modelu, który był stworzony w National Institute of Aerospace Research, czyli NIAR, gdzie bardzo dokładne, z 30 parę milionów elementów zostało użytych do modelu uderzenia samolotu czy w drzewo, czy w ziemię. Czyli model, który był badany, jeżeli chodzi o samolot, to był właśnie model, który komisja zamówiła w NIAR. Tak, to był ten najbardziej dokładny, najbardziej bliski rzeczywistości, gdzie każdy nit, każda śruba była modelowana, miała miejsce w tym modelu. Walizka, każdy człowiek, każde siedzenie, każde urządzenie wewnątrz wyposażenia samolotu miało swoją masę, miało swoje podłączenia do samolotu, miało swoje miejsce. Także ten model oczywiście wymagał długich obliczeń w komputerach równoległych. No i otrzymaliśmy wyniki, które całkowicie się nie sprawdziły w stosunku do faktów rzeczywistych. Czyli pokazały, że inaczej wyglądała fizyka rzeczywistej katastrofy, niż to było symulowane, czy niż to było proponowane przez MAK, czy inne komisje prokuratury, czy Millera. No ale właśnie, panie profesorze, to jest rzecz zupełnie nieprawdopodobna. Brzoza była przecież głównym dowodem, iż to nie był zamach, że to nie był wybuch, tylko że to właśnie drzewo doprowadziło do tego, że piloci, którzy podobno zbyt nisko zeszli, prawda, uderzyli w drzewo, byli winni tego, że doszło do tej tragedii. Gdyby nie było tej brzozy, no to w takim razie nie ma wątpliwości, że wybuch jest jedynym wytłumaczeniem, bo wszystko się działo 100 metrów przed brzozą, więc tylko brzoza jest argumentem na rzecz tego, że to była wina polskich pilotów, że nie był zamach, że nie było odpowiedzialności rosyjskiej. Ta brzoza jest symbolem kłamstwa smoleńskiego. No a dlaczego w takim razie według pana pan Miller nie zrobił żadnych badań te analogicznych takich, które pan rozpoczął? A dlaczego pani Janodina, mająca olbrzymi przecież aparat międzypaństwowego komitetu lotniczego, w ogóle nawet nie próbowała zrobić? Dlaczego polscy prokuratorzy zrobili tyle, że sprawdzili w oparciu o wysokość ludzi, jaka jest naprawdę wysokość brzozy. Dlaczego pan Lasek, wiceprzewodniczący, do dzisiaj mówi, że to się stało na wysokości 5 metrów? Wyobrażacie sobie państwo, samolot, którego rozpiętość skrzydeł jest blisko 40 metrów, przewraca się do góry nogami na wysokości 5 metrów. No przecież to wszystko jest absurd, który ludzie pana Donalda Tuska po dzień dzisiejszy forsują. Ale nikt nie podjął takiej pracy, nawet jednej setnej takiej pracy, jaką pan rozpoczął. No i dowód na to, że gdyby podjęli taką pracę, to jest właśnie taka praca VAT-u, która całkowicie niezależnie od mojej pracy, od pracy w Stanach Zjednoczonych, czy NIAR-u, czy mojej, zrobili własny model samolotu, własne obliczenia i dostali takie same wyniki. Także oni też, czy pani Janodina, czy pan Miller, gdyby rzetelnie zrobili badania, dostaliby takie same wyniki, które by były przeciwne do ich narracji. Z tego wnioskuję, że oni wiedzieli, że ta narracja jest kłamstwem, że każde badania
matematyczno-fizyczne, numeryczne, rzetelne, zaprzeczą ich narracji. I dlatego nie chcieli tego zrobić. Czyli dlatego w ogóle nie ruszali rzeczywistej pracy naukowej. Tylko propaganda, tylko TVN, tylko różne stacje telewizyjne, tylko, że tak powiem, politycy, którzy głosowali za tym, żeby nie dać Polsce z badania, oddać Polsce do badania wraku, prawda? Tak. Tylko akcja polityczna, żadnego badania naukowego. To jest wstrząsające, no bo okazuje się, że kłamstwo może być narzędziem do tego, aby manipulować społeczeństwem. No i zresztą to widzimy w tej chwili na wojnie w Ukrainie, gdzie Rosjanie zamordowali oficerów i żołnierzy ukraińskich, wkładając ładunki wybuchowe w ich budynek, w ich barak, a następnie powiedzieli, że to Ukraińcy wystrzelili rakietę amerykańską, ale nie oddadzą ciał aż do zakończenia ich śledztwa. A to dokładnie to samo, co mówi pani Janodina, co mówi prokuratura rosyjska, co mówi Putin, co mówią ich propagandziści, że oni nam oddadzą wrak dopiero wtedy, kiedy my opublikujemy decyzję, że zgadzamy się z raportem pani Janodiny. Wtedy i owszem mogą nam oddać wrak. Ale do tego czasu, dopóki się nie zaaprobujemy ich kłamstwa smoleńskiego, to w żadnym wypadku. Czyli możemy powiedzieć, że gdyby pan Miller, pan Tusk nie zaakceptował tego kłamstwa, i gdyby Polacy nie zaakceptowali tego kłamstwa, to teraz Rosjanie nie użyliby tej samej metody kłamania. A właśnie dlatego, że Smoleńsk został zakłamany, zaciszony, nawet nasze wyniki nie są propagowane, to mamy wojnę na Ukrainie i te same metody kłamstwa mogą być znowu duplikowane. Miałem konferencję w Waszyngtonie. W trzech ataków terrorystycznych rosyjskich na samoloty cywilne, na samoloty pasażerskie, no i państwowe, ale pasażerskie. W każdym razie to był samolot koreański, samolot nasz w Smoleńsku i MH17. I każdy, który przedstawiał tę katastrofę i jak Rosjanie się zachowywali, pokazał, że te same metody były zastosowane przy katastrofie, przy zestrzeleniu samolotu koreańskiego, przy zabiciu wszystkich pasażerów w samolocie Tu-154M nad Smoleńskiem i w MH17. Do tej pory jedno ciało z MH17 nie zostało oddane Holendrom przez Rosjan, a Rosjanie mówią, że oni mają to ciało, ale nie oddadzą. Także w ogóle zachowanie jakieś nieludzkie jest... To prawda, ale równocześnie Holendrzy, jak wiadomo, wystąpili do Międzynarodowego Trybunału w sprawie osądzenia Rosji. Najwyższy czas, żeby, zwłaszcza po zakończeniu tych badań, które pan profesor rozpoczął, tych badań, które teraz Wojskowa Akademia Techniczna przecież powtórzyła i dokładnie potwierdziła pana wyniki. Tak. Najwyższy czas, żeby ten proces jednak został rozpoczęty. Absolutnie. Przez Polskę, bo nie można zostawiać takiej zbrodni bez konsekwencji. Rodziny pochodzące z 23 krajów, których bliscy zginęli w MH17, stworzyli Federację Rodzin Katastrofy MH17 i wszystkie rodziny złożyły pozwy przeciwko Rosji i przeciwko konkretnym obywatelom rosyjskim, którzy brali udział w tym zamachu na ten samolot. W sądach krajowych i międzynarodowych. No, dziwię się, że polskie rodziny nie są zorganizowane w taki sam sposób i apeluję do nich, żeby spróbowali się dowiedzieć, jak to rodziny z MH17 działają w tej chwili, bo już te sprawy w sądach się toczą. Także to nie jest dla nas do zrobienia, to rodziny muszą zrobić w swoim własnym interesie, ponieważ przypuszczam, że ich bliscy byli potraktowani bardzo źle
ciała były pomieszane w różnych grobach. Tak niestety było i jeszcze do tego ówczesne służby specjalne i politycy pana Donalda Tuska ukrywali te fakty. Co więcej, przecież 15 kwietnia ówczesne Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło decyzję, że nie będzie kwestionowało badań ciał robionych przez Rosjan. A Rosjanie nie robili badań. Rosjanie właśnie traktowali te ciała w sposób... Rodziny samolotu koreańskiego i MH17 za bezczeszczenie ciał wystąpiły do sądów. Za bezczeszczenie ciał. Niezależnie od tego, kto i dlaczego strącił ten samolot z lotu. Panie profesorze, myślę, że przejdziemy do... Na razie zakończymy ten odcinek, ten etap, a za tydzień będziemy kontynuowali tę analizę, jeśli pan profesor pozwoli. Zwłaszcza ważne jest, żeby pan przedstawił, jak wygląda ta analiza wojskowego Akademii Technicznej z punktu widzenia pana tego, co pan w tej sprawie zrobił.